No taki twój komentarz po tym meczu, duży też ty udział w tym zwycięstwie, przytrzymałeś wynik, 20 bramek to świadczy też, że obrona dobrze funkcjonowała z twoim udziałem. Jak się oceniasz ten mecz, który tak się, były takie fazy, które dla was się niekorzystnie układały? Myślę, że od początku wyeliminowaliśmy siłę rażenia Czechów, dowiedzieliśmy, że dobrze grając do drugiej linii. Dobrze wychodziło nam praca w obronie, koledzy pomogli, udało się odbić parę piłek, wyprowadziliśmy szybkie ataki, kontry. No i mecz, jak się udało, ułożył się po naszej stronie. Tutaj są już różne zdania, ale właśnie twoje kwestie kibiców, czy wam pomagają, czy ta presja jednak wam wtedy przeszkadza, jak to jest? Nie, myślę, że kibice robią super, nas wspierają i myślę, że grając odcinamy się od tego, ale gdzieś tam jest to, że po prostu dopingują cały czas na zwierzę. Powiedz mi teraz, przyjdzie wam grać z Węgrami i z Francją. Widzieliście te zespoły, Węgrów zwłaszcza też znać się tyle lepiej, czy ja wiem, też Francja, tak samo też już z nimi sparowaliście. Co można powiedzieć o tych zespołach? Na pewno są to Węgrzy wysoki zespół. Graliśmy z nimi parę razy. Niestety mecze kończyły się naszą porażką, ale jest to turniej i będziemy walczyć, na pewno się nie poddamy. Natomiast Francuzi, graliśmy z nimi bodajże 3 razy. Raz wygraliśmy i 2 razy mecz zakończył się porażką, ale myślę, że każdy ten zespół jest w naszym zasięgu i będziemy walczyć. A powiedz mi, że tak sam czuję, że rozkręcacie się z każdym meczem, jakby na te właściwe tory wchodzicie, że i się pociąg, którym jedziecie, rozpędza? Myślę, że tak. Myślę, że znaczy na mecz będzie coraz lepiej. Wczoraj zagraliśmy dobre zawody, dzisiaj graliśmy jeszcze lepsze zawody. No i cóż, teraz po prostu grać swoje i po prostu pokazać to, co potrafimy.